Drodzy Państwo, dzisiaj 15 sierpnia obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, tak zwanego cudu nad Wisłą, bo to rzeczywiście prawdziwy cud, gdzie polskie wojska obroniły nie tylko Warszawę, ale obroniły całą Europę przed nawałnicą bolszewicką, przed tym wszystkim, co ze sobą rzeczywiście niosło, a niosło śmierć, to co jest najgorsze, prześladowania, tortury, morze łez. Polacy to obronili, ale za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, bo dzisiaj obchodzimy święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i tak jak nawet ci, którzy byli bolszewickimi żołnierzami, przyznawali, że widzieli Panią nad Warszawą, to była właśnie podobizna Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i z tego tytułu tak mocno często się wystraszyli, że poddawali się, widząc, że tutaj Polski i Warszawy, naszej stolicy, broni sama Matka Boża. To jest wielkie wydarzenie, o którym trzeba mówić. Historycy podkreślają, że to jedna z najważniejszych bitew w ogóle w dziejach ludzkości. I to właśnie Polska przyczyniła się do tego, że obroniliśmy Europę przed tą nawałnicą, która szła ze strony wschodu, nawałnicą bolszewicką. Polska po 123 latach zaborów, nieistnienia na mapie Europy, dosłownie półtora roku po odzyskaniu niepodległości, musiała się znowuż zmierzyć z tak wielkim przeciwnikiem, jakim była Armia Sowiecka, Armia Czerwona, ale tutaj naród zjednoczony w walce o obronę ojczyzny stanął na wysokości zadania, ale tak jak tutaj dzisiaj ksiądz dziekan też podkreślał na mszy świętej, cały naród modlił się, mobilizował się w tej walce, stanowiliśmy jedność i to dało określony sukces. Czyli ta jedność przy błogosławieństwie Bożym pozwoliła ochronić polską niepodległość. Świętujmy, cieszmy się, mamy o czym mówić, mamy czym się też pochwalić, że jednak siła polskiego oręża była na tyle mocna, że mogliśmy się właśnie obronić przed taką milionową nawałnicą żołnierzy sowieckich. W dniu dzisiejszym jest naprawdę wielkie święto. Święto Matki Bożej Wniebowzięcia. Na wsi popularnie się mówi Matki Bożej Zielnej, dlatego takie naręcza kwiatów składamy, przynosimy do poświęcenia, żeby podziękować za obronę naszej Polski przed nawałnicą sowiecką w 1920 roku. Jak pięknie powiedział ksiądz dzisiaj na kazaniu, pamiętam ten obraz, który czytałam, widziałam w książce, jak ksiądz Skorupko z krzyżem, a nad nim rozpościera się płaszcz Matki Bożej, która obroniła Warszawę. Dlatego też dzisiaj jestem to święto cudu nad Wisłą. Za to wszystkim żołnierzom, którzy polegli, bardzo, bardzo dziękujemy. Niech odpoczywają w pokoju. A wszystkim tym, którzy żyją i bronią ojczyzny, nadal życzę dla nich i dla ich rodzin wszelkiej pomyślności. Przede wszystkim zdrowia, radości, spełnionej służby i wszystkiego, co najlepsze. Ja sama też mam dwóch synów żołnierzy. Dlatego wszystkich żołnierzy pozdrawiam.